Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem chciałbym z Wami porozmawiać o ceramice. Zapewne wiele z Was osób kupuje ceramikę, tą taką najtańszą, która zalewa Allegro. Nazwijmy ją sobie ceramiką chińską. To jest taka, wiecie, najprostsza ceramika, która grosze kosztuje, ale większość ją kupuje, bo jest tania, nie? Kolejną taką ceramiką, już droższą, markową, fajną, tutaj nazwy nie zdradzę, jest ceramika, która wygląda tak o. Taka sobie ceramika, troszeczkę inny kolor, chropowatość troszkę większa. Jest też ceramika taka o. Jest ceramika taka. Tutaj trochę jej wyłożę. I ta ceramika, którą teraz Wam pokazałem, to jest Siporax. Siporax wygląda tak, lekko szarawy, mniejszy niż ta chińska ceramika. No, wygląda to troszeczkę, ucieka mi, troszeczkę inaczej. Jak dobrze wiemy, w ceramice, wewnątrz takiej ceramiki, mają swoje miejsce bakterie beztlenowe. Gdzieś tam fest głęboko się umiejscowiają i tam sobie przysiadują. I teraz tak, żeby tam się dostały te nasze bakterie, ta ceramika musi być dosyć chłodna, nie? Musi, że tak powiem, chłonąć naszą wodę i tak dalej, dosyć szybko, sprawnie, żeby to miało sens i żeby się sprawdzało. Ale sprawdźmy jeszcze, tutaj sobie postawię wagę, żeby było widać. Zobaczmy, ile mniej więcej waży poszczególny taki krążek, nie? Mamy w gramach. Sprawdźmy sobie tradycyjną, najpopularniejszą ceramikę chińską. No tak ją nazwijmy. Jeden taki krążek waży 5 gramów, nie? Spoko. Zobaczmy tą markową, droższą ceramikę. Waży także 5 gramów. A zobaczmy krążek Siporaxa. To jest już droższy o wiele od tych pokazanych wcześniej. Krążek Siporaxa, no patrzcie, nie? Nawet sobie starujemy. Nawet 1 grama, nie? Nawet 1 grama nie waży. Czyli widzicie, że różnica jest spora. Żebyśmy mieli te 5 gram, to byśmy musieli położyć, no powiedzmy, 4 takie krążki, nie? Czyli różnica w wadze jest dosyć spora. Na czym będzie polegał mój test? Test będzie bardzo prosty. Sprawdzimy sobie, jaka jest chłodność poszczególnej ceramiki. Bo co z tego, że kupimy ceramikę taką chińską, tanią, damy parę groszy, jak to będzie tylko, że tak powiem, że to będzie miało tylko swoje takie właściwości, porowatość tutaj zewnątrz, na zewnątrz, a do środka mało co się dostanie, bo z chłodnością będzie tak, a nie inaczej, nie? Weźmiemy talerz. Na talerz wlejemy troszkę wody. O, damy troszkę wody. I żeby był jeszcze fajniejszy efekt tego badania, to sobie naszą wodę zabarwimy
Tutaj akurat weźmiemy sobie Tropical Ichthyo, który jest koloru niebieskiego. Momencik. To nie do tego służy, ale ja sobie to... Ale mi posłuży do tego, nie? Żebyśmy sobie sprawdzili, żebyśmy widzieli ten efekt, o który mi chodzi. Okay, dobrze sobie to zmieszamy. Dobra, mamy jednakowy. Okej, mamy wodę. Teraz sobie wsadzimy powiedzmy po 4 krążki. Po 4 krążki z każdego. Teraz wam wszystko pokażę, o co mi chodzi. Dobra, i zobaczmy, jak to wygląda z chłonnością. Jak widzicie, Siporax już zaciągnął w dwa krążki. Ten taki droższa ceramika praktycznie jeszcze nie ruszyła. Po prawej stronie mamy ten nasz chiński tani ceramikę, także nic nie chłonie wody. A patrząc na Siporax, już mamy 3 krążki, nie? Zabarwione. Dołożymy jeszcze, nie? Jeden. Dobra, dołożyliśmy jeszcze. No i dobra, i zobaczmy, jak to dalej będzie. Macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć krążków, które zaciągnęły fajnie naszą niebieską wodę. Tutaj ta ceramika, która jest droga dosyć, to zobaczcie, krążek jest no, wilgotny, ale to nie jest to. No i ta chińska, jak widzicie, niepełny pierwszy krążek i delikatnie tutaj zaczął drugi coś łapać. Tutaj jak sobie odwrócimy ten jeden krążek, to zobaczcie, że i ten zaczęło lekko już chytać, nie? Gdybyśmy zostawili to na dłużej, pewnie tutaj by się raczej nic nie zmieniło. Czyli z chłonnością tej ceramiki jest bardzo, bardzo kiepsko. Tutaj w tej najtańszej ceramice może by ten drugi się zabarwił, ale to zaciągnął wodę, ale to nikłe szanse. Tutaj myślę, że byśmy mogli jeszcze podokładać kilka tych krążków. Tylko pamiętajcie, że też na to wpływ to w nieskończoność nie będzie się do góry zaciągało, bo ogromny wpływ ma ciśnienie atmosferyczne, jakie jest na naszej planecie. Ale jak widzicie, jest tutaj znaczna różnica. Tą ceramikę kupujemy za grosze. Za grosze na Allegro. Allegro jest zalane tą właśnie ceramiką najtańszą, także z chłodnością widzicie, że jest tak sobie. Tą już dosyć drogą ceramikę znanej firmy kupicie. Tutaj to widzicie, no to kiepskawo, nie? Ledwo co. No i ta ceramika, którą tutaj macie, to zobaczcie, że różnica jest znaczna i od razu, zobaczcie, po włożeniu nawet jednego krążka, nie? Po włożeniu jednego krążka, chwila, moment i jest cały krążek zaciągnięty, nie? Macie, o, w chwilę. A tutaj niestety nic się nie zadzieje.
Myślę, że decyzję podejmiecie sami. Ja wiem, że tania ceramika tania, wszyscy chcą jak najtaniej, tylko czy o to nam chodzi, nie? Także to by, moi drodzy, było na tyle. Jeśli film wam się podobał, to jak zwykle łapka w górę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć!